Rozpoczynam sesję Rady Miejskiej. Wysoka Rado, otwieram 6. sesję Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję radnych Rady Miejskiej, pana Krzysztofa Kaczmarskiego, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, pana Stanisława Ryczka, zastępcę burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, pana Grzegorza Niedbałę, prezesa RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorów jednostek organizacyjnych, panią Jadwigę Kusior, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Dąbrowy Tarnowskiej, pana Pawła Sojnowskiego, dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury, pana Stanisława Święcka, dyrektora SGZ w Dąbrowie Tarnowskiej, panią Halinę Sara, zastępcę dyrektora NGO w Dąbrowie Tarnowskiej, pana Mariana Kajtę, dyrektora SOSI w Dąbrowie Tarnowskiej, pracowników Urzędu Miejskiego, panią Małgorzatę Bombas, skarbnika gminy, panią Zofię Wójcik, radcę prawnego, wszystkich kierowników referatów tutejszego urzędu, sołtysów, przewodniczących rad osiedli, mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska, przedstawicieli mediów lokalnych. Stwierdzam, że na podstawie złożonych podpisów na liście obecności w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. W punkcie drugim przedstawię proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt czwarty sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, punkt piąty zapytania i wnioski radnych, punkt szósty podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2015-2022. Podpunkt drugi zmian uchwały budżetowej gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 rok. Podpunkt trzeci udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1321K Dąbrowa Tarnowska Sutków w miejscowości Gruszów Wielki. Podpunkt czwarty planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2015. Podpunkt piąty udzielenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone. Podpunkt szósty przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Podpunkt siódmy utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Podpunkt ósmy wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości wejmujący działkę nr 1061/4 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej w obrębie Gminica do zasobu gmina komunalnego. Podpunkt dziewiąty wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości wejmujący działkę nr 1117/5 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej w obrębie Gminica do zasobu gmina komunalnego. Podpunkt 10. Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości wejmującej działkę nr 1118/3 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Pagienica do zasobu mienia komunalnego. Podpunkt 11. Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości wejmującej działkę nr 1128/7 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Pagienica do zasobu mienia komunalnego. Podpunkt 12. Wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości wejmującej działkę nr 1128/8 położony w Dąbrowie Tarnowskiej w obręb Pagienica do zasobu mienia komunalnego. Podpunkt 13. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy osiedlu Kościuszki 1/30 w Dąbrowie Tarnowskiej. Podpunkt 14. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego nr 30 na osiedlu Kościuszki nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Podpunkt 15. Diet z tytułu udziału w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Sołeckich Komisji Wyborczych w związku z wyborami sołtysów w sołectwach gminy Dąbrowa Tarnowska. Punkt 7. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok sołtysów przewodniczących rad osiedlowych. Punkt 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
Punkt 10. Wolne wnioski i zamknięcie obrad sesji. Czy Państwo Radni lub Pan Burmistrz zgłasza uwagi do przedstawionego porządku obrad? Pan Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, zgłaszam projekt uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Dąbrowa Dąbrowska w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich i to się nazywa Program Lokalna Grupa Działania. Szczegóły omówię, jak będziemy zbliżać się do głosowania, czy teraz ewentualnie będziemy uzupełniać. Dobrze. W związku z tym proszę o wprowadzenie punktu 16 pod punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Dąbrowa Tarnowska w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ekonomika, Nauka, Tradycja, Prowent, Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie programowania 2014-2020. I w związku z tym, czy są jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania wprowadzenia tego projektu uchwały. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. W związku z brakiem innych uwag, proszę o przegłosowanie całego porządku obrad wraz z tą zmianą. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W wyniku głosowania porządek obrad został zaakceptowany. W związku z faktem, że... Aha, nie ma. Przystępujemy do punktu 3. Protokół z sesji z dnia 27 lutego 2015 roku był przedłożony do wglądu radny w Biurze Rady Miejskiej, o czym informowaliśmy w zaproszeniu. W związku z czym pytam, czy radni wnoszą uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to proszę o przyjęcie protokołu bez jego odczytywania. Kto jest za? Kto jest? Dziękuję. 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Proszę pana burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej pana burmistrza za okres od 2 marca 2015 roku do dnia 30 marca 2015 roku. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, postaram się, aby jak najkrócej ten materiał przedstawić, jednak troszkę się tych spraw zbierało. 2 marca wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Dąbrowskiego, które odbyło się w sali obrad starostwa powiatowego Dąbrowy Tarnowskiej. Między innymi omawialiśmy kwestie dożynek powiatowych, targów gospodarczych, które są planowane na nadchodzące lato. 3 marca Muzeum Budownictwa w Szczecinie wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu Demontaż i Bezpieczne Składowanie Wyrobów Zawierających Azbest z obszaru województwa małopolskiego. Ważnym punktem posiedzenia były decyzje w sprawie finansowania projektu i zakresów, które w tym i w przyszłym roku będą z poziomu tego projektu finansowane. 4 marca podpisałem umowę z firmą Ever Sport z Warszawy dotyczącą modernizacji boisk sportowych we wsi Smęgorzów. Te prace już są uruchomione, biegną i zgodnie z harmonogramem to wszystko przebiega. W sali narad Urzędu Miejskiego wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin do spraw wodociągu i kanalizacji Dąbrowy Tarnowskiej. Będzie później jeszcze w uchwałach o tym mowa. Brałem również udział w tym dniu w posiedzeniu zarządu związku. Podejmowaliśmy decyzje dotyczące naszych gmin, mówię naszych, bo Dąbrowy Tarnowskiej, Olesna i Żabna. Między innymi była uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Co będzie odbywać?
odzwierciedleniem dzisiaj w sesji. Wziąłem udział w zebraniu wiejskim w Domu Ludowym we wsi Lipiny, które odbyło się w tym dniu i było już kolejnym z zebrań wiejskich. 5-6 marca w Centrum Kongresowym Targu Poznańskich brałem udział w obchodach 25. rocznicy odtworzenia samorządów terytorialnych w Polsce. Dyskusja dotyczyła, drodzy Państwo, między innymi tego, że samorządy po tych 25 latach, jakkolwiek trzeba mieć dużą satysfakcję, że powstały i w jakiś sposób się gospodarzą, to rząd często zapomina o tym, aby zadania rządowe z poziomu rządu zabezpieczać we właściwy sposób, przede wszystkim od strony finansowej. 7 marca na zaproszenie MLKS Dąbrowia brałem udział w halowych zawodach łuczniczych. 9 marca spotkałem się z wykonawcą Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozmawialiśmy o problemach, które się na budowie często pojawiają i trzeba je na bieżąco omawiać. W Urzędzie Miasta Szczucin wziąłem udział w spotkaniu z panem marszałkiem Markiem Sową. Dyskusja toczyła się wokół regionalnego programu operacyjnego, budowy trasy rowerowej i spraw związanych z meliorracją. Również rozmawialiśmy o dofinansowywaniu strefy gospodarczej czy specjalnej strefy ekonomicznej, w zależności od tego, jaka konfiguracja byłaby w regionalnym programie operacyjnym na 2014-2020. I też mówiliśmy o dofinansowaniu spółek wodnych przez samorząd województwa małopolskiego. Takie najważniejsze kwestie. 10 marca spotkałem się z panią dyrektor i biurem pedagogicznym publicznej szkoły podstawowej nr 2 w celu omówienia spraw bieżących i przyszłościowych w prowadzeniu szkoły. 11 marca w Urzędzie Marszałkowskim brałem udział w spotkaniu z panem marszałkiem Sową, wiodący temat nowe wyzwania regionalnego programu operacyjnego. 12 marca udział w konferencji, właściwie to jeden z pracowników był na tej konferencji na Uniwersytecie Rolniczym, sprawa polityki rolnej. 13 marca 13 marca spotkanie z komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Omawialiśmy problemy współpracy. Wizytowałem również teren gminy pod kątem realizacji zadań z zakresu środków powodziowych. 16 marca wręczaliśmy nagrody w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W kancelarii notarialnej zawarliśmy kontrakty, nabycie nieruchomości od osoby fizycznej z terenu miasta przeznaczonych na cele publiczne. Wziąłem również w tym dniu udział w zebraniu wiejskim, tym razem w Morzychnie, które odbyło się w budynku szkoły podstawowej. 17-18 marca udział w konferencji w Białce Tatrzańskiej z zarządem województwa małopolskiego. Debaty toczyły się przede wszystkim wokół regionalnego programu operacyjnego, poszczególnych działań i wysokości przeznaczanych pieniędzy. To, co Państwu wspominałem już pewnie na ostatniej sesji, troszkę jesteśmy zawiedzeni, my samorządowcy, zwłaszcza z mniejszych gmin, że mało jest środków przeznaczonych na drogi lokalne, a właściwie dla gmin to prawie w ogóle, troszkę dla powiatów, więcej dla połączeń subregionalnych, czyli takich jak Tarnów, Sącz, Kraków, natomiast tych dróg takich zupełnie lokalnych w tym regionalnym projekcie i prognozie finansowania na następne 5 lat nie widać. 19 marca Biblioteka Publiczna, widowisko Czas Pożowi i Skrzydła Nadziei, wykonanie Szkolnego Klubu Teatralnego Dwójka. Również w tym dniu było zebranie wiejskie w Muszowie Wielkim.
20 marzec wizytowałem teren gminy i prowadzone inwestycje, w tym Czarnia i Ofiar Katynia. 21 udział w uroczystym otwarciu nowego sklepu Mrówka w Dąbrowie Tarnowskiej. 23 spotkanie z burmistrzem Szczucina oraz wójtami Olesna, Mędrzachowa, Bolesławia, aby uzgodnić udział gmin w lokalnej grupie działania, to co będzie dzisiaj przedmiotem projektu uchwały, a właściwie też uchwały. 24 marzec udział w szkoleniu Nowoczesna Administracja Samorządowa, program obsługujący urząd w budynku Urzędu Miejskiego. Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Społecznej Gminnego SGZOS. 25 marzec spotkałem się z panem Tomaszem Saneckim, menadżerem projektów do regionalnego programu operacyjnego. Mówiliśmy o możliwościach wnioskowania, aplikowania. Restauracja Crystal Park, promocja książki Dobra Tarnowska, Kronika Miasta i Gminy. To było również w tym samym dniu. Również w tym dniu wziąłem udział w zebraniu wiejskim w sołectwie Czerazówka. I to już było ostatnie spotkanie z cyklu tegorocznych spotkań. 26 marzec udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wraz z dyrektorem Urzędu Pracy. Rozmawialiśmy o sprawach, które właśnie będą się działy latem, ale i też tego wsparcia z poziomu Funduszu Pracy dla Gminy. 27 marca udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. 27 marca również udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. 29 udział w spotkaniu w Głuszowie, jak wiemy, coroczny konkurs PALM i związane z tym obrzędy tradycyjne. 30 marzec starostwo powiatowe, spotkałem się z delegacją nauczycieli z Budapesztu. Państwo wizytowali nasze przedszkole i nasze gimnazjum przy Zazamczu. Również wczoraj spotkałem się z panem Romanem Ciepierą, prezydentem Tarnowa, w celu omówienia wspólnych działań. Jest taki, drodzy państwo, pomysł, aby wspólną płaszczyznę usług budować między samorządami w subregionie tarnowskim, czyli obejmującym gminy byłego województwa tarnowskiego. Myślę, że pomysł bardzo dobry i pewnie do niego przystąpimy, aczkolwiek na razie wymaga wszystko jeszcze takiej pracy projektowej. Również wczoraj odbyły się komisje Rady Miejskiej i dzisiaj spotkałem się w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych z zespołem z hydroprojektu Kraków i rozmawialiśmy o koncepcji zabezpieczenia miasta i gminy przed powodzią. Koncepcja, zwłaszcza na obrębie miasta, idzie w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to wybudowanie obwałowania na części, gdzie ono się zmieści, bezpośrednio w sąsiedztwie rzeki. Inna, albo w połączeniu z pierwszą koncepcją, to naprzemienne wybudowanie muru i obwałowania. Ja się upierałem przy tym, aby takie zabezpieczenia objęły na całej długości miasto, ale dodam jeszcze, że z koncepcji hydroprojektu wynika, że jeśli popatrzymy na rozporządzenie ministra w zakresie budowy takich zabezpieczeń, to właściwie Dąbrowa nie jest niebezpieczna z uwagi na zalewanie rzeki Brain, co wydaje się kuriozalnym podejściem. No ale tak z przepisów i z wyliczeń wynika, natomiast ustaliliśmy wspólnie, że występujemy na bazie historycznych zdarzeń i zalewania miasta przez rzekę.
do wojewody o zgodę odstąpienia od tych przepisów, albo takie uwzględnienie budowy tego zabezpieczenia, które pogodzi przepis. Myślę, że w najbliższych tygodniach ta koncepcja się powinna w jakiś już sensowny sposób robić. Będziemy często tutaj zabiegać o to, aby tak się działo, ale później oczywiście nadejdzie moment finansowania i to będzie pewnie najtrudniejszy z etapów. I proszę Państwa, umowy przetargi i odbiory wydzierżawiłem w trybie bezprzetargowym na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie nieruchomość gruntową stanowiącą część działki o powierzchni 20 metrów na osiedlu Westerplatte na okres od 1 kwietnia 2015 do 28 lutego 2016 z przeznaczeniem na garaż czynsz roczny 315 zł plus VAT. Również podobna sytuacja na rzecz pana Piotra Kuali, powierzchnia 20 metrów przy zbiegu ulic Bumbackiej i Matejki na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności czynsz 160 plus VAT. Wynająłem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni 7,34 m kwadratowego położony w budynku zlokalizowanym w Smęgorzowie na rzecz dotychczasowego najemcy, to jest Orange Polska, miesięczny czynsz 131 plus VAT. Wynająłem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni 10,60 m2 położony w budynku krytej pływani na rzecz pani Aleksandry Czochara na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu poradni dietetycznej, czynsz 200 zł brutto. Wynająłem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni 41,4 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Berka Jocelewicza na okres 3 lat. Czynsz 307 zł brutto. Przydzieliłem lokal mieszkalny o powierzchni 27 m składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Aktem notarialnym nabyłem za kwotę 1050 zł działkę o powierzchni 0051 hektara za kwotę 1000 zł. Działka jest położona w Lasku Cebrowskiej. Aktem notarialnym nabyłem w drodze darowizny udział 1/40 działki o powierzchni 0,09 hektara położonej w Szarwarku za wartość darowizny 250 zł. Akt notarialny nabycie działki 960 zł. I to było znowu w Łaskówce Chorąskiej. Następnie darowizna położona w Ryczajnej Górnej, wartość darowizny 5 tysięcy, powierzchnia 0,06 hektara. Następnie akt notarialny, znowuż działka położona w Górniku, nabyta pod budowę drogi, wartość darowizny 500 zł. Następnie akt notarialny, za kwotę 3000 zł, działka w Laskówce Polskiej, nabyta pod przepompowanie ścieków. Następnie działka o powierzchni 0,027 hektara, 27 tysięcy i numer następny działki i też działka o powierzchni 0,026 hektara, obręb Bagienica w ciągu ulicy Ofiar Katynia. To jest, proszę Państwa, ten teren, który będzie budowany przepust w ramach środków powodziowych. I również działka za kwotę 9870 zł w tym samym ciągu, ulicy Ofiar Katynia. Przeznaczyłem do sprzedaży w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość mienia komunalnego działkę o powierzchni 0,18 hektara zabudowaną budynkiem mieszkalnym, drewnianym i budynkami gospodarczymi położoną w Laskówce Wolowskiej. Cena wywoławcza do przetargu 65 tysięcy, walium 6,5 tysiąca. Uwzględniając wniosek pani Anny Wieś prowadzącej działalność gospodarczą firma handlowa usługowa Loczek zlokalizowana na ulicy Berka Jocelewicza obniżyliśmy czynsz o 370 zł brutto, co
co stanowi kwotę miesięczną obecnie 299 plus VAT. Wniosek pana Mariana Kidego, rozłożenie na raty zaległości czynszowej za 2015 rok. Wniosek pana Jerzego Chudyki, również rozłożenie na 4 raty. Podobny wniosek pani Ewy Chlastawa, rozłożenie zaległości czynszowej na 4 raty. Wniosek pani Anny Borek, podobna sytuacja, również na 4 laty po 390, przepraszam, w łącznej kwocie 390,94 grosze. I wniosek pani Celiny Ciećko, również podobny, rozłożenie na 4 laty zaległości. Pana Janusza Misiaszka, taka sama sytuacja, i pana Henryka Sonka, również na 4 lata. Wniosek pana Władysława Bartosz, ustalono do dnia 30.09.2015 roku termin płatności drugiej raty w kwocie 5804,89 zł, stanowiącej pozostałą część należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2015 rok. Ogłosiliśmy przetargi. Budowę ulic Kierowskiego i Zakrzewskiego. Termin złożenia ofert 02.04.2015. Budowa ulicy Ligenzów, trzeci etap. Termin złożenia ofert 07.04.2015. Odbudowę przepustu w ciągu drogi gminnej, o której mówiłem, ofiar Katynia. Termin złożenia ofert 08.04. Opracowanie dokumentacji uproszczonej dla drogi gminnej Szarwar-Mieczajna w miejscowości Szarwar. Rozstrzygnięcie przetargów, proszę państwa, remonty nawierzchni mineralno-widoczniczych dróg gminnych. Złożono dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą firmę Kompleksowe Utrzymanie Dróg, transport drogowy Mariusz Biedroński, Dąbrowa Tarnowska, Grunwaldzka 64, dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą została firma Powiśle Krzysztof Wień, ulica Szpitalna Tarnów. Kwota brutto zadania 786 937,97 zł. Podpisanie umowy będzie pewnie w następnym tygodniu. 17 marca została podpisana umowa dotycząca wykonania projektu dla zadania dobudowa budynku żłobka z całorocznym placem zabaw do budynku przedszkola numer 1 wraz z przebudową istniejącego tarasu. I tutaj kwota jest 85 997 zł brutto. Termin wykonania 27.04. Bardzo krótki, bo bardzo musimy z tym projektem się spieszyć. Dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor Lechowicz Wydziału Wojewódzkiego. Ten projekt będziemy musieli troszkę okroić, bo jakkolwiek kwota jest 40 tysięcy w projekcie i programie Maluch Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to była sugestia, żeby jednak przeszacować, bo z ich rozliczeń czy wyliczeń powinna ta kwota być znacznie mniejsza. Złożony został do wojewody małopolskiego wniosek dla zadania dobudowa budynku żłobka. To właściwie jak gdyby jest tonie tego, o czym powiedziałem, ten wniosek i on będzie troszkę modyfikowany. Zarządzenia. W okresie międzysesyjnym wydałem 44 zarządzeń, w tym 28 majątkowych, 8 budżetowych i innych 8. Od początku roku 90 zarządzeń, od początku kadencji 128. I to wszystkie informacje, te najistotniejsze. Dziękuję za uwagę.